A jak to jest u wujka? A jak, Sząc, to, jest u wujka? jak to, tłumaczy, to jest wujka? A jak wujek, wujek to przetłumaczył? A w tłumaczeniu wujka jak to będzie? Wszyscy pragnący poćcie do wód, i którzy nie macie srebra, kwapcie się, kupujcie, a jedcie, chodźcie, kupujcie bez srebra i bez żadnej zamiany wino i mleko. Przecz odwożacie srebro nie za chleb, a pracę waszą nie za nasycenie. Słuchajcie, słuchając Mię, a jedzcie dobro, a rozkoszować będzie w tłustości dusza wasza. Nakłońcie ucha swego, a przyjdźcie do Mnie, słuchajcie, a żyć będzie dusza wasza. I uczynię z wami przymierze wieczne, Miłosierdzia Dawidowe wierne. Oto go dał świadkiem narodom, wodzem i nauczycielem narodom. Oto naród, któregoś nie znał, powołasz, a narody, które cię nie znały, pobieżą do ciebie, dla Pana, Boga Twego i Świętego Izraelowego, że cię uwielbił. Szukajcie Pana, póki nalezion być może. Wzywajcie Go, póki jest blisko. Niech opuści złośnik drugę swoją, a mąż nieprawy myśli swe. I niech się nawróci do Pana, a smiłuje się nad Nim i do Boga naszego, bo hojny jest ku odpuszczeniu. A bowiem myśli moje nie myśli wasze, ani drugi wasze, drugi moje. Mówi Pan, bo jako podniesione są niebiosa od ziemię, tak podniesione są drugi moje od dróg waszych i myśli moje od myśli waszych. A jako zstępuje deszcz i śnieg z nieba, a tam się więcej nie wraca, ale napaja ziemię i namacza ją i czyni, że rodzi i dawa nasienie siejącemu i chleb jedzącemu. Tak będzie słowo moje, które wynidzie z ust moich, nie wróci się do mnie prozne, ale uczyni cokolwiekem chciał, i zdarzy się mu w tym, na co mnie posłał.